Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings. But you have to admit, stylizacją dnia, outfitem dnia, nie wiem jak to nazwać, ale pomyślałam, że fajnie byłoby coś wpleść w filmik, coś takiego. No to zacznijmy, słuchajcie, od fryzury. Fryzura to z tych moich resztek włosów, z tych kikutków, które posiadam tutaj na głowie, tak ja nazywam. Zrobiłam sobie wilkoczek bardzo dawno, słuchajcie, nie pletłam włosów. Zawsze, wszyscy tutaj się zgodzimy, zawsze jestem w rozpuszczonych, roztrzepotanych tych włosach, tak, takie wiecie, taki nieład artystyczny na tej głowie. No dzisiaj, słuchajcie, warkocz. Nie wiem jak on mi tam wyszedł, no nie jestem specjalistą w robieniu warkoczy. Do tego opaska z Biedronki. No cóż, tutaj dalej taka stylóweczka. Ramoneska, kupiłam ją w sklepie Pauza, ale bardzo dawno temu. Nie wiem czy ona jeszcze jest, bo w tamtym roku ją widziałam. Na pewno, na sklepie. To jest sklep internetowy, ale nie wiem, czy w tym roku ona jeszcze jest, ale taka ramoneska, tak patrzę, no nie wiem, czy za bardzo mi się nie skupia, taka w ramionach trochę może się wydawać. Do tego taka sukieneczka jeansowa, ona jest na długi rękaw, o, ona jest na długi rękaw, ale też jest podwijany. Tutaj mamy takie, wiecie, napy, gdzie możemy sobie podwinąć, no, ale do kurtki wolę jednak... Ale do kurtki wolę jednak mieć, wiecie, odwinięte, to mi tak bardziej pasuje. Dlatego mam czarny pasek, ale wolałabym mieć brązowy, więc no, trzeba sobie, wiecie, gdzieś może znajdę na lubię jakiś fajny brązowy paseczek. I do tego mam te moje buciki, słuchajcie, z René. Zaraz tutaj obniżymy kamerę, to wam pokażę. No i plecak. Plecak taki, z pepką, z łańcuchem. Dlaczego go wzięłam? On w ogóle tutaj nie pasuje. Pasowałaby mi jakaś brązowa torebka, ale wzięłam ten plecak z tego względu, że jest bardzo pojemny, a ja jadę samochodem na takie niewielkie zakupy, także później sobie będę mogła w niego powkładać troszeczkę rzeczy. Co mogę powiedzieć o tym plecaku z pepką? Pani, która prowadzi zajęcia z moim synkiem, ma taki sam, także widocznie nie jest najbrzydszy, skoro kilka osób go kupiło, ale bardzo szybko tutaj ta skórka z niego zeszła. No i teraz czas na buty. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me and everyone can see your anger is misplaced and I'm gonna tell. Kochani, wróciłam, zrobiłam sobie kawę, bo mi się strasznie głowa rozbolała, więc pomyślałam sobie, że muszę wypić kawę. Chociaż dzisiaj jeszcze kawy nie piłam. Dopiero dzisiaj zjadłam jajecznicę i wypiłam herbatę i poszłam zrobić zakupy, ale były to takie niewielkie zakupy. Jedną rzecz zapomniałam kupić. Ale powiem wam, że miało być dzisiaj brzydka pogoda, podawali w prognozie pogody, że będzie padało, a dzisiaj od rana mam piękne słońce i wcale nawet nie czuć takiego powietrza jesiennego, tylko bardziej to powietrze, słuchajcie, wiosenne. A jeszcze kupiłam, słuchajcie, znowu śliwki w akwarianie, bo te ostatnie, które wam pokazywałam i miałam robić kompoty, to oczywiście zjedliśmy je razem z mężem, także no, musiałam kupić, w końcu dzisiaj trzeba za to się zabrać. A głowa mi się rozbolała, bo słuchajcie, dzwoniłam do poradni, żeby umówić wizytę. Łyczek kawy. Gorąca. Nie chcę wam tutaj za bardzo siorbać, bo powiem wam szczerze, że bardzo często chcę zaczynać film pijąc kawę. I mogę mieć fioletowe zęby, bo jadłam kompot z jagód. No, zaczynam z kawą, wiecie, piję sobie, a potem włączam i tylko takie siorbanie. Nie będę tego sierwania dodawać, myślę sobie, zawsze to wytnę. No, zaczęłam, słuchajcie, dzwonić do poradni, żeby umówić wizytę. Byłam czwarta w kolejce. To jest dobry znak. To jest bardzo dobry znak. Czwarta w kolejce to jest w ogóle luksus. Więc byłam czwarta w kolejce i czekam, czekam. Tutaj ugotowałam kisiel dla synka. Zjadłam pół paczki chipsów. Czekam dalej. Już jestem trzecia w kolejce. No i tak mi taka lampeczka w głowie zaświtała, że coś długo te umawianie na wizytę trwa. Może ktoś zrezygnował. No nic, jestem trzecia w kolejce, czekam, 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 znowu tam dłuższą chwilę czasu.
No myślę, no coś mi tutaj nie pasuje, coś jest nie tak. No dobra, no ale jestem druga w kolejce, bo ta trzecia osoba bodajże zrezygnowała. Jestem druga w kolejce, no i za chwilę już pierwsza, bo chyba ta osoba, co była przede mną, się domyśliła, że poradnia dziś jest zamknięta. No, pierwsza w kolejce, czekam. No nic, nikt nie odbiera, więc się po prostu rozłączyłam. Sporo czasu dzwoniłam, no tak jak mówię, zdążyłam zjeść paczki chipsów, ugotować kisiel. A tutaj jeszcze po kuchni się pokrzątać, pozbierałam naczynia, mam cały zlew naczyń do mycia. Chociaż nie powiem, że mam duży ten zlew, także mały mam ten zlew właściwie, więc nie mam dużo naczyń do mycia. No ale są. Wchodzę na stronę internetową, sprawdzam, a poradnia dzisiaj jest zamknięta. No już wiem, dlaczego nie odbierają telefonów. Także wstawiam obiad, idę rozwiesić pranie. Dopijam kawę, zabieram się za śliwki. Śliweczki kroimy na drobniutko, upychamy w słoiczku i ja na takie malutkie słoiczki dodaję 5 łyżeczek cukru kokosowego. Jeżeli śliwki są kwaśne, to pozwalam sobie dodać 6 łyżek. Później, słuchajcie, wekuję około 15 minut, właściwie nawet czasami dłużej. Wekuję do momentu, aż śliwki puszczą sok. Aż śliwki puszczą sok i będzie słoiczek cały z sokiem. Muszę Wam powiedzieć, że najbardziej lubię, to nie ma, słuchajcie, większego znaczenia, ale najbardziej, słuchajcie, lubię te nakrętki w kratkę, czerwone. Także jak są, to zawsze wybieram takie.